swoje pierwsze spotkanie rundy rewanżowej piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Krakowią aż 3-0. Założenie było takie, że przyjechaliśmy tu po 3 punkty, a dostaliśmy 3 bramki i odjeżdżamy z takim bagażem i ten mecz w ogóle nam nie wyszedł. W 3 minucie dostajemy bramkę. Później był okres taki, że próbowaliśmy to odrobić, ale niestety byliśmy za mało konkretni i potem następne 2 bramki po stratach naszych, po naszej prawej stronie, a lewej Krakowi, bodajże Jaroszyński 2 razy zabrał nam piłkę i od razu 2-3 podania i bramka. I tak to się toczyło, mogliśmy więcej bramek dostać, ale też mogliśmy swoje strzelić, ale znowu zabrakło trafnej decyzji. Zamiast podawać, to oddawaliśmy strzały, a mieliśmy bardzo dobrze ustawionych zawodników w świetle bramki i tego nie zrobiliśmy. I tak jak wspomniałem, mecz nam nie wyszedł w ogóle. Teraz najlepszy moment, żeby się ogarnąć i pokazać, na co nas naprawdę stać, bo wierzę, że stać nas na dużo więcej. Dla nas najważniejsze było w dniu dzisiejszym dobre otwarcie sezonu, czyli zwycięstwo. To się stało, myślę, że odniesione w naprawdę dobrym stylu, po fajnych bramkach, wielu składnych akcjach. Można się przyczepić do braku skuteczności, bo mogliśmy rzeczywiście Górnika napocząć dzisiaj znacznie wyżej, ale ja się cieszę z tego, co jest, cieszę się z naprawdę dobrze rozegranego meczu, bardzo mądrze rozegranego meczu taktycznie, więc no i najważniejsze, że praktycznie skończyło się bez urazu. To też był ważny element tego meczu. Szczypiorniści Górnika Zabrze zmierzyli się z PGE Stalą Mielec. Dla Zabrzan było to pierwsze spotkanie rundy wiosennej przed własną publicznością. Początek meczu nie przyniósł zbyt wielu emocji. Gospodarze nie umieli wykorzystać wielu dobrych okazji, przez co przewaga nad Stalą na koniec pierwszej połowy wynosiła zaledwie 2 punkty. W drugiej części spotkania Zabrzanom udało się w końcu odskoczyć rywalom na więcej niż 3 punkty. Stal próbowała nadrobić straty, ale gospodarze byli już nie do zatrzymania i ostatecznie Zabrzanie zwyciężyli 33-27. Następnym rywalem zabrzańskich szczypiornistów będzie MMTS Kwidzyn. Integracja, wymiana doświadczeń, dobra zabawa i sportowa rywalizacja w duchu fair play. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się 24. Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. W tegorocznym turnieju wystąpiło 8 drużyn z Zabrza, Chorzowa, Jastrzębia oraz Rybnika. Zagraniczne kluby reprezentowały Opir Lwów i Lokomotiva Trnava. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy. 40-minutowe mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym według przepisów FIFA. Zwycięzcą w grupie A został Gwarek Zabrze, a tuż za nim znalazł się Podokręg Zabrze. Trzecie miejsce zajął Stadion Śląski Chorzów. W grupie B najlepszą drużyną okazał się Górnik Zabrze. Drugie miejsce zajął ROF Rybnik, a trzecie Mosir Jastrzębie. Finałowy pojedynek pomiędzy Górnikiem a Gwarkiem okazał się zwycięski dla Gwarka, który wygrał aż 4 bramkami i to on został zwycięzcą 24. Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Tak, drużyna bardzo się cieszy z tej wygranej. To już jest nasza druga z rzędu wygrana. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakie plany dalsze? Gdzie będziecie grać kolejny mecz? Teraz planujemy sparring, nie wiem, w przyszłym tygodniu i później już rusza liga. Czy po raz pierwszy wygrywacie puchar w tym właśnie turnieju? Czy to już jest wasz kolejny? Znaczy nie, chyba w tym roku gramy co rok, ale to już jest któryś z kolejnych, a ten jest drugi z rzędu. Z jaki był poziom tego turnieju? Był niezły. Jak te drużyny z zagranicy, jaki one poziom reprezentowały? Grały o 7-8 miejsce, to nie były najlepsze drużyny z zagranicy. Lepsze by były z Niemiec, a to była Ukraina i Słowacja bodajże. I nie prezentowali się najlepiej. Wiedzieliśmy od samego początku, że będziemy grać w finał z Gwarkiem. W ramach turnieju wyłoniono także króla strzelców, najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika.